Siemano, siemano, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja już jak widzicie jestem w drodze, wylatuję w tym momencie z Jatowic i lecę w stronę Palionowa po to, żeby spotkać się z Milki, ponieważ zastanawia mnie jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ ona ostatnio mi powiedziała o tym, że ją ponoć Yeti zablokował na Instagramie i mocno dziwne mi się to wydaje z tego powodu, że na przykład, Yeti, nie wiem co ona musiała do niego napisać, wiecie, ja jestem ciekaw co napisała, nie gadałem z nią o tym, więc się dzisiaj zapytam, co ona takiego tam napisała i tak dalej, może się czegoś ciekawego dowiemy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19.19, zapraszam na moje inne kanały, linki są w opisie, tyle. Dobra, lecę do Milki, halo, halo, i uwaga, tutaj, otwieram drzwi, wiedziałem, że tu będziesz, już byłem przygotowany na to. Przygotowany na to byłem. Tak. Na to nie byłem przygotowany. Okej. No nie, robiła przecież i nawet bym nie strzeliła. A, no nie, no myślałem, że idzie z łukiem, nie? Dobra, no to w takim razie dzień dobry. Witam. Ja przychodzę dzisiaj z zapytaniem, prawda? Ponieważ ostatnio powiedziałeś mi o tym, że ty cię zablokował na Instagramie. No i ja właśnie chciałbym się dopytać, co ty do niego napisałaś. Co do niego napisałam? No. Kurde, czekaj, nie pamiętam już. Czekaj chwilę. Co? Mówisz, że wyzywałaś go? Jak tak można? Nie wyzywałam go, no kurde. Napisałam mu... Cześć, Yeti, mam do ciebie sprawę. Ostatnio na za dużo sobie pozwalasz i musimy poważnie o tym pogadać. W dodatku odkupię moje chipsy, które zjadłeś. Mam nadzieję, że szybko wyjaśnimy sprawę. Tak mu napisałeś tak na IG? Napisałam. Tak, ale nie mogę wejść nawet na jego konto, ani nic po prostu. Ja to czytam ze screena, bo wysłałam koleżance. Aha. No dobra, no to w sumie to nie jest nic takiego złego, za co mógłby cię zablokować, no nie? No nie, no, no kurde, wydaje mi się, że on po prostu... Ty, ale czekaj, ja sprawdzę, czy on nie zablokował przypadkiem mnie. Bo może też tak to jest, czy widzisz, nie? W ogóle jego profil? Jego profil, dobra, czekaj, wpisuję Yeti. Ja widzę jego profil. O kurde, jest jakiś nowy post. Jest jakiś nowy post, ty nie widzisz go, nie? Jaki nowy post? Nie czekaj, widzę. Czekaj, ja zrobię tak, w takim razie odpalę na komputerze i ci wyślę udostępnię ci ekran, żebyś widziała. Patrz, jest nowy post, już w ogóle on 12 lajków ma już, czekaj, kiedy on to wrzucił? 4 minuty temu on to wrzucił, dopiero wrzucił. Nadchodzi coś wielkiego. No co chodzi? Ja o kurde, widzisz to? Widzę to. O nie! O nie! Sorry. Co to jest za wstęp w ogóle do jakiejś... Kurde... Spadź, co tu piszą? Wiem co? Okej? Okay. Chcemy dawnego Yetiego, już ludzie tam wyzywają. Czemu Nicoletta napisała wiem co? Co to ma znaczyć? Czy Nicoletta współpracuje? Zobaczmy sobie, czy Nicoletta prywatne to nie współpracuje. Mm-hmm. Ale patrz, tu jest tyle lajków ma pod postami, widzisz to? Kurde, jakie wyniki w ogóle, 1500 komentarzy tu jest w ogóle. No ale ja jestem ciekaw, ile tu będzie po czasie, jak ludzie to zobaczą. Jestem ciekaw, czy też to zauważą, ja patrz, widzę 13, tam, widzę... znowu ktoś polubił, 13 polubienie. Widzę tą głowę Lucyfera, to jest najgorsza rzecz na świecie, dlaczego to jest tak ukryte? Jeszcze napisał, nadchodzi coś wielkiego, nie... Nie, to się nie dzieje naprawdę. To musi coś znaczyć. Nie, mi już się chce płakać na samą myśl. Nawiązuje do tej mikstury czy coś, na pewno. Tylko... Nie chcę już. No i co ją niszczysz, moją głowę tego creepera, no, po co próbujesz w ogóle ją zabrać, jak wiesz, że ja zawsze wygrywam w tym, co ktoś podniesie? No kurde, denerwuje mnie to. Czemu ty zawsze wszystko zabierasz? No patrz, możemy to przetestować, uwaga. No. No to jest niemożliwe i serio, nie wiem jak to robisz, nie? No bo jest taki skrót klawiszowy, który podnosi od razu. Jaki? Jaki? Alt F4. No, jasne. Jak jesteś w ogóle zabawny, ha, ha, ha. Się uśmiał. Tu ci rozwali... Ej, czemu to jest tak ślisko? Gdzie? Czy mi się wydawało? Przez chwilę? Wydawało ci chyba. Aha, dobra. Przez chwilę chciałam zrobić ten. Chciałaś kliknąć Alt F4? No, chciała zrobić pranka, żeby to ubierzyć. Ale to naprawdę działa. Serio? No, sprawdź. Ej. Alt i F4? Alt F4. To wyrzuć, dobra, to wyrzuć coś. No, dobra, dam sobie rękę uciąć, że po prostu wyszłaś z serwera, nie kliknęłaś Alt F4, wiedziałem. No, to by było zbyt piękne. Dobra, słuchaj, czyli podsumowując, co my wiemy? W takim razie wiemy, przynajmniej prawie wiemy, że Lucyfer faktycznie Ej, współpracuje wiesz, z Yeti. W myślach. Czy też w myślach? Dobra, to poczytaj mi w myślach. Masz 60 pochodni, 58 fajerwerek i 60 chleba, a drugi od końca jest woda. W twoim ekwipunku? Dobra. A teraz? A teraz zgaduj. Teraz to już się mocno skończyły, wiesz?
Teraz to już nie wiesz, jaki jest wynik, tak? No dobrze, no dobrze. Dobrze, więc podsumujmy to. Wiemy, że Yeti współpracuje z Lucyferem teraz, bo sam zapowiedział to na swoim Instagramie, że rzucił tamtego posta. Wiesz co, mnie zastanawia, czy to miejsce, w którym zostało zrobione to zdjęcie, czy to miejsce faktycznie istnieje. Ja bym to chciał chętnie sprawdzić. Zostało zrobione, to na pewno istnieje. No tak, to tylko pytanie, czy zostało zrobione na palionowe to zdjęcie, wiesz o co chodzi? No na pewno nie, przecież widzisz, że tam jest ten Netherrack i tak dalej. No ale nie chodzi mi o to, czy na tym serwerze, czy gdzieś indziej zostało zrobione, czy to jest tylko grafika, czy to jest faktycznie realnie miejsce jakieś tutaj na tym serwerze, o to chodzi, nie? No nie wiem. Ja wiesz co, chodź, bo to było z Netherracku, chodź, że sprawdzimy tą kolejkę jeszcze raz, pojedziemy tą, czy masz kolejki, masz kolejkę jakąś? A co za to dostanę, jak będę mieć? No nie, bo ja mam dla siebie, pytanie, czy masz dla siebie. Tak, mam dla siebie. No dobra, no to git. To dawaj, lecimy w takim razie tą kolejką na tą... Na tą drugą... zdążyłaś, a już cię... Ty, tu jest dalej ta. Co było u ciebie? Czyli Yetiego tutaj od tamtego czasu nie było. Dobra, musimy to zagrać inaczej trochę. Chodź w takim razie, tutaj w taki sposób. Musimy wjechać normalnie, nie możemy tego ruszyć. Dobra, jesteś tu gotowa? Dobra, jedziesz? Pierwsza? Ja już sobie jadę. Dobra, no to... Jadę. O, dobra, ja to zamuruję za nami i też jadę już. Dobra, lecimy w takim razie, widzowie. Dobra, widzimy się, jak będziemy na miejscu, bo ta kolejka troszkę długa. Dobrze, widzowie, więc jesteśmy. Tutaj się dalej nic nie zmieniło. Tak jak było, tak jest. Sprawdźcie jeszcze raz te skrzynki, czy tu przypadkiem czegoś nie doszło tu czegoś nowego. Widzę, że ta głowa stąd zniknęła, co może być, co prawdopodobnie mogłoby oznaczać, że faktycznie jakby tutaj ktoś był, że tu był, tu na pewno ktoś był, bo ktoś to zabrał, a to było niedawno, wiesz co, ja bym chciał sprawdzić, że tutaj czegoś nie ma ukrytego, patrz, bo tutaj, o właśnie, ja też tutaj jak się wcześniej rozglądałem, to tu było, to tu było, patrz, ja tu się wykopywałem, tu, i tu jest normalnie net, ej, tu jest twierdza w ogóle, nie, tuż obok, o kurczę, siema wariacie, on mnie chce atakować? No chyba tak, bo nie masz nic złotego. Nie, albo jednak nie? Nie wiem, jak to działa. Ej, co jest? Mam złote jabłko. Co jak mu dam złote jabłko? Chcesz to zjeść? Ty wziął! O kurde. Smacznego, wariacie? Oddasz coś za to? Mam nadzieję, że tak. Zjadł! Zjadł, o nie! Naprawdę? No co nie, za... jaki bezczelny chłop! Dobra, rozejrzyjmy się tutaj po terenie jakoś. Może zobaczymy tutaj coś ciekawego, może tutaj coś będzie. Może w tej twierdzy, czy coś? Ej, tutaj są jakieś wełny tu w ogóle. Tutaj ktoś był, patrz, chyba. Jak ona jest duża, stary. No widzę, gdzie ty jesteś? No tutaj, patrz. Gdzie? Jest po drugiej stronie, tutaj. Czekaj, po drugiej stronie, odwróć się. Stary. A, tu jesteś, no. Co? I ona tam się ciągnie właśnie tam, gdzie ty poleciałeś. Tak? Patrz, tam na dole jest, no. A, faktycznie, no widzę. Dobra, wiesz co, chodź, masz elytrę? Masz, nie? Mam. To dawaj, lecimy przed siebie w tamtą stronę, zobaczymy. Ale w linii prostej, tak żebyśmy... Zobaczmy, czy tutaj coś się przypadkiem nie kryje. Tu do końca tej twierdzy, czy coś. Ej, dobra, no tutaj ogólnie... Kurde, nic tu nie ma. Ej, tu jest jakiś portal znowu. Tak jak Nether to wygląda. Ej, tu jest jakiś portal. Oj, widzisz, tu jest to? Ten. Skrzynka. Ale patrz, to jest jakiś taki specjalny portal. Pusta jest, czyli ktoś tu był. Chcemy tam wejść, czy nie? Nie. Nie? Mówisz? Nie, ja się wydaje, że nie wiem. Ej, no. bo się zastanawiam, czy... No nie, ja bym to sprawdził w sumie chyba. Chociaż nie wiem, tam. Kurde, bo boję się, że to jest jakieś miejsce, które doprowadzi nas gdzieś dalej. Wiesz, to jest bardzo blisko tamtego miejsca. Odpalony kolejny portal, a to nie jest nasz portal na palionowo, to jest na coś innego. Nie. I teraz pytanie właśnie na co? I to teraz pytanie, czy chcemy to sprawdzać, czy tego nie chcemy. Jesteś tego pewna? Jesteś tego pewna? Chciałam się uświęcić po prostu, no chciałam tam. No ale tak zobaczyć. Bez konsultacji? Nie wiem, co mam robić. Nie niszcz go! Dobra, czekaj, no zobaczmy tak, wrzucę nam pochodnie i zobaczmy, co się wydarzy. Wróci. Stary, przerzuciłeś się. No, co? Teraz, no dobra, jest, no. Nie, ona nie chce iść. Ej, dlaczego tak ten? Dlaczego to nie... O co nie chodzi? Nie wiem, bez sensu. Ej, bo normalnie działa to. Fajerwerkę no wrzucam. Fajerwerka też przeleciała. Ej, dobra, coś jest zepsu... No. Ten portal jest podejrzany. Normalnie to działa. A teraz jakoś tak to nie działa. Się? Nie ja mam. Udało nie się? Wiem, dobra, nie, czekaj, nie, a zrobię jeszcze raz. Jeszcze wrzucę tak, żeby to ciągle w tym było. No zabrałaś. Kurde. Wrzućmy no, więcej. Czekaj, no. Ej, dobra, to dalej nie wciąga. Ten portal jest jakiś podejrzany, czyli on nie da się go tak nabrać. Tam, dobra, ja czuję, że on jest... Nie wchodzimy tam. Widzowie, jeżeli chcecie, żebyśmy tam weszli, to dajcie nam znać. Ale ja się boję na razie. To jest nie do zrobienia teraz. Dobra, wróćmy z powrotem. Pamiętasz drogę powrotną? Tu jest twierdza. Co ja, to było tam gdzieś chyba. Dobra, to tutaj było. Myk, tutaj ja do góry. Ja już się zgubiłam. Zgubiłaś się? Już wracam. A, dobra, tu jesteś. Jestem już. Tam to było? Tutaj jakoś, no. Tu. I... Tu? Nie.
Co, gdzie to było? Nie, to było gdzieś tu, tutaj, popatrz, chodź tu. Dobra, bo ja już się... Aj, kurde, Ała. Dobra. Ty, on jest... A nie, bo on tu był ciągle. Nie, no nie. Tutaj. Tutaj. Już znalazłem. Tu, chodź. Gdzie ty jesteś? No czekaj, bo ja próbuję się tu dostać. Ja nie wiem, dobra. Gdzie ty jesteś? No tu. Gdzie? No tu, jestem w środku już, przy tym portalu. Czy no ale nie, gdzie jest ten portal, nie gdzie tu jest wejście. No tu jestem już. No kurde, no tu, nie mi. Widzisz mnie? No skąd mam ciebie widzieć? No patrzy się na... No nie, cofnij się. No tu, widzisz mnie? Nie. No patrzy się na ciebie, jesteś tuż obok. No przecież jak mnie nie widzisz? No nie widzę cię, no skąd mam cię widzieć? Ja nie wiem, Emilia, jak możesz? No, już leci za daleko. Pokaż, no kurczę, nie chcę zeskakiwać. Na górze? No, na górę? No macham ci. Ła, tu gdzieś? No macham ci. No kurde, ty pewnie już jesteś na Palionowie. No macham. Siema nie, Daisy, siema nie wiem, Daisy. Gdzie ty jesteś. Wiedziałam. Ja to po prostu wiedziałam. Ma no co tam, lecimy gdzie w dół, lecimy w dół. Nie, no powiedz mi gdzie, nie. I let's go, weź. Lecimy w dół. Nie. Lecimy w dół. Co, jak tam ci idzie szukanie portalu? Ej, jesteś taki okrutny. No dalej go nie umiesz znaleźć? Dalej, naprawdę dalej nie znalazłaś tego no portalu? No nie, no skąd mam wiedzieć gdzie on jest? Co ty gadasz, że ty tam utknęłaś? No kurde. O kurczę, nie. Ale cyrk. No ja nie mogę tego znaleźć, tego przejścia, no. O! Znalazłaś? Tak. Ja nie mogę, ale jesteś dobra. No kurde, nie mogę znaleźć. No tu jesteś, to jest... O, ła! Słuchaj, ja byłem tu, nie? Ciągle, a? Ja zamurowałem to przejście, bo tu było po prostu przejście. Zamurowałem je i ty tam ciągle krążysz i tak, stanęłaś, patrz, stań tu, w tym miejscu dosłownie. No. Tu i patrz się w tamtą dziurę na górę. Patrz, i ty lecisz tak. Robisz tu. No. No co jest? Kurde, nie umiem wylecieć tam. No, nie wylecę. Dobra, tu. No nie, no, no kurczę! Wie, no, tam na górze byłam. No tam na górze, w tej dziurze i normalnie stanęłaś tam nogami. No dobra, ale ja już myślę, że ty to znajdziesz tam w tamtym momencie, a ty dalej nie mogłeś tego znaleźć. No nie wiem, no naprawdę, Emilia. No tak nie może być, nie może tak być. Przestań tak robić. Ła! Prawie zginąłem. Nie rób. No i dobrze ci tak. Dobra, lecimy... masz wagonik swój? Tak mam. Bo mi... Kurczę! Nie! Ej, bo lecę z powrotem. Bo mi wagon wleci do... No nie, on mi wleciał z powrotem do tego portalu. No nie. A ty jedziesz, no widzimy dobra. Widzimy się jutro, patrz co. Okej, dobra, pozdrów Daisy ode mnie. Ja zaraz tam już lecę ją wytorturować. Jesteś gotowa? Ja już się pożegnałam z tobą. Aha, okej. Halo, jakim Daisy. Cudem? Halo, Daisy, jakim gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Powiedz mi jak? Gdzie jest kocur? Gdzie jest kocur? Dobra, kocur? No nie ma go, nie ma No jej. Gdzie jest kocur? No ukryłam ją. No nie, no jak tak mogłaś zrobić? Ja ją usłyszę. Dobra, spadł wasz Chipsonia, idę ty spać. Ty tak wolno jeździsz tym. Dobranoc. Dobrze widzowie, no podsumowując, no cóż, dowiedzieliśmy się, że Yeti faktycznie współpracuje z Lucyferem, bo wrzucili post, gdzie no ewidentnie widać tą głowę Lucyfera. Zobaczcie sobie na Instagramie Yetiego sami, jeżeli mi nie wierzycie. No a ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Pozdro, elo!